Dzień dobry, zapraszam na porównanie najnowszego SUV-a Nissana, czyli X-Traila, do samochodu, który już troszeczkę znacie, bo on kilka lat jest na rynku, Hyundai Santa Fe, czyli dwa duże rodzinne SUV-y w podobnej cenie. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Pokażę Wam te samochody z zewnątrz. No już na pierwszy rzut oka widać, że Hyundai jest szerszy od Nissana. On jest też od Nissana nieco dłuższy, więc ten trzeci rząd siedzeń, który mamy i w jednym, i w drugim samochodzie. Nie mówię, że one są siedmioosobowe, bo Hyundai ma taką małą niespodziankę. Jest sześcioosobowy w tej wersji, a oczywiście można mieć również wersję siedmioosobową. No, wyraźnie widać, że Nissan jest nieco mniejszy. No takiego Nissana w topowej wersji z napędem na 4 koła można mieć w zbliżonej cenie do Santa Fe z napędem na przednią oś, ze zwykłą hybrydą, są jeszcze pchewy, nieco gorzej wyposażonego, czyli jest to trochę pojedynek między samochodem lepiej wyposażonym z napędem na przednią oś i samochodem, który ma 4x4. No akurat to Santa Fe to jest topowa wersja, ma napęd na 4 koła, ale jest to zwykła hybryda, nie jest to plug-in. W tej specyfikacji ona jest dosyć droga. Myślę, że zaczyna się około 260, ale ta jest doposażona. Na X-Trailu no to jest top. Tutaj już nie można mieć nic więcej. To jest e-Power, e-Force, także to jest najmocniejsza 213-konna wersja z napędem na 4 koła. No jest to specyficzny samochód. Już o tym mówiliśmy podczas prezentacji tego auta, no bo zasadniczo jest to samochód elektryczny, ale nie zeroemisyjny, przy okazji hybryda, ale o tym sobie opowiemy przy silniku tego auta. Pod maską Hyundai'a silnik 1.6, on ma 180 koni, z tego co pamiętam, ale łączna moc układu z tą twardą hybrydą to jest w tym wypadku 230 koni, to niezależnie od tego, czy mamy napęd na przód, czy napęd na 4 koła. W przypadku Nissana topowa wersja, no to jest 3-cylindrowy silnik, który jest generatorem prądu. Tak naprawdę no tutaj zasilają ten samochód silniki elektryczne. W przypadku wersji z napędem na 4 koła są dwa na przedniej i na tylnej osi. 213 koni łączna moc układu. Spalanie tych samochodów według producentów jest bardzo zbliżone, bo to jest takie 6 z hakiem, jeżeli chodzi o tą wersję z przednim napędem tutaj i 6 z hakiem, jeżeli chodzi o tą wersję 4x4. Nissan jest szybszy, bo ma w zależności od wersji wyposażenia albo 7 sekund, albo w tej topowej 7 z maleńkim kawałkiem. No tutaj dochodzimy tak, no, takich 8 z hakiem, w przypadku wersji 4x4 to nawet 9. No, różnica w tym napędzie, którego tutaj w tej samej cenie mieć nie będziecie, jest taka, że to jest prawdziwy napęd, w tym sensie, że jest połączenie między przednią a tylną osią i na tył może być nawet do 50%. Tutaj no po prostu każda oś ma swój własny silnik, mocny. Nie ma bezpośredniego połączenia między tymi osiami, ale sprawdzaliśmy to podczas prezentacji. Zobaczcie sobie, tutaj teraz wyświetlę Wam film. Jeździliśmy w terenie tym samochodem, tym Nissanem X-Trailem nowszym i on bardzo ładnie ten napęd sobie dawał radę. Ta elektronika sterująca tymi napędami, właściwie jak z każdym z kół, bo tutaj każde koło jest oddzielnie sterowane, bardzo ładnie sobie dawała radę, bez żadnego problemu ten samochód jeździł w terenie. No pytanie, czy takimi samochodami będziecie jeździć w terenie? Odpowiedź brzmi raczej nie. Na pierwszy ogień X-Trail, no tutaj mamy pakiet premium, czyli taką piękną, skórzaną tapicerkę i okno dachowe, które jest zasłonięte w tym momencie, to jest mniej więcej 17 tysięcy z hakiem dopłaty, ale to nie o to chodzi, to chodzi o to, żebyście sobie zobaczyli, jak to wnętrze wygląda, jak wygląda obsługa tego samochodu. Fotel mi się przesunął, jest to styl znany z Infiniti, a zrobimy sobie na szeroko, proszę bardzo. No, dużo tutaj materiałów i dużo rozwiązań jest tak naprawdę z Infiniti. Niestety tej marki już w Polsce nie ma. Ich silniki o zmiennym stopniu sprężania nie spełniły naszych norm, a w Stanach dostawały nagrodę. Ale co ciekawe, ten silnik czterocylindrowy
występuje tutaj pod maską, tylko ma obcięty jeden cylinder, on też ma zmienny stopień sprężenia, czyli jakby taki kolejny akcent, jeżeli chodzi o Infiniti. Te wykończenia tutaj też bardzo przypominają mi to, co w samochodach luksusowej marki Nissana widywałem. Tak wygląda wybierak do skrzyni biegów. Dwa porty USB starszego i nowszego typu. Fajna, prosta klimatyzacja. Duży wyświetlacz. No jesteśmy tutaj w topowej wersji, czyli zasadniczo wszystkie te elementy, które tu widzicie, są dostępne w tym samochodzie, poza tą skórzaną tapicerką, która jest z pakietu. Jak przystało na samochód czteronapędowy, możemy sobie wybierać tryby jazdy, w zależności od tego, po jakim podłożu się poruszamy. Wyłączmy sobie radio. Tak wygląda schowek. Wielki, fajny wyświetlacz. Kamery oczywiście bardzo dobrej jakości. No generalnie jakość tego samochodu jest na najwyższym poziomie. Tutaj jest miękki materiał, jedynie tutaj jest twardszy. Fajna kierownica. A teraz przesiądźmy się do Hyundai i zobaczmy, jak tam wygląda przednia część. No i teraz Hyundai, gdybyście zdecydowali się właśnie na tą ośkę w średniej specyfikacji, no to takich gadżetów jak elektryczne sterowanie fotela nie będziecie mieli i tej tapicerki również. Ale generalnie to będzie bardzo podobny samochód do tego, co tutaj widzimy. No już na pierwszy rzut oka sprawia takie bardzo amerykańskie wrażenie. Zasiądę sobie do środka. Jest to samochód szerszy, ale zobaczcie, jak jesteśmy tutaj obudowani tą środkową konsolą, która tak naprawdę stanowi centrum sterowania tym samochodem, no bo wszystkie funkcje sterowane są właśnie z niej. Wybierak skrzyni biegów, temperatura, klimatyzacja, obsługa komputera pokładowego, wybór trybu jazdy, no mamy napęd na 4 koła, więc możemy sobie również wybierać terenowe tryby jazdy. Tutaj taki piękny wyświetlacz, ten samochód w średniej specyfikacji ma ten wyświetlacz nieco mniejszy, ale zegary są dokładnie takie same, kierownica jest dokładnie taka sama, no i te pierwsze wrażenie, które jest tutaj, jest takie bardzo amerykańskie. Samochód, który no spokojnie mógłby się na tych pięknych amerykańskich highwayach dobrze prezentować. To ogromne auto i ma to fajny vibe. Materiały tutaj w tej topowej wersji są bardzo, bardzo przyzwoite. Zwłaszcza ta podsufitka, która jest taka mięciutka, jest fajna, no ale niestety w średniej wersji tego mieć nie będziecie, czyli jeżeli mielibyśmy porównywać podobne cenowo samochody, to będzie tu nieco gorzej wyglądało, ale obsługa, to wszystko tutaj widzicie, będzie takie samo. No może nie będziemy mieć wentylowanych foteli, ale ogrzewane fotele będziemy mieli. Kierownicę również będziemy mieli. Dobrze to wszystko wygląda. No czas teraz pokazać te samochody z tyłu, bo tam też naprawdę dużo, dużo się dzieje. No i wnętrze X-Trail na początek. Już tutaj wsiadałem, bez żadnego problemu się tutaj mieszczę. Zresztą zaraz to znowu zrobię. Oczywiście ta kanapa jest przesuwana. Można sobie zwiększać bagażnik, ale też zwiększać ilość miejsca na tej trzeciej, dodatkowej, która kosztuje 4000 zł. No ale ona jest zdecydowanie tylko i wyłącznie dla dzieciaków. Tutaj nikt większy raczej nie usiądzie. Zwłaszcza jeśli położymy sobie, jeśli przesuniemy sobie kanapę w tym ustawieniu. Już drzwi tego samochodu są wielgachne, a co dopiero to, co się dzieje w środku. No tutaj mamy wersję z dwoma kapitańskimi fotelami. Oczywiście można mieć tutaj klasyczną kanapę. Wtedy samochód jest siedmioosobowy. One również są przesuwane i one również szczegą miejsca do tego, żeby z tyłu mogły sobie usiąść dwie osoby, niezbyt rosłe, ale tutaj zdecydowanie nieco większe niż w przypadku Nissana. Ale to również jest taka opcja, z której pewno niewielu klientów korzysta. Dużo bardziej liczy się ilość miejsca w drugim rzędzie. To auto jest po prostu wielkie i dokładnie takie ma być. No, w tej topowej wersji mamy tutaj nawet gniazdo 220V. Ale w średniej nie ma. Takie małe cup holdery, no bo nie ma tutaj podłokietnika, więc nie dało się ich ukryć w podłokietniku. Ale tak jak mówię, wersję z taką zwykłą kanapą również można mieć. Fajne jest też to, że tu jest 12V. No i tutaj mamy klimatyzację dla trzeciego rzędu. Również wielki panoramiczny dach jest w tym samochodzie. No i te białe elementy tapicerki sprawiają, że to auto wydaje się być jeszcze większe niż jest w rzeczywistości. W momencie, kiedy mamy tutaj komplet pasażerów, no to bagażnik Nissana jest naprawdę, naprawdę niewielki.
I podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o Santa Fe, w momencie, kiedy mamy trzeci rząd rozłożony. Nie mówię siedmiomiejscowy, ale również, no bo ta wersja jest sześcioosobowa, ten bagażnik również nie jest szczególnie duży. W momencie, kiedy złożymy sobie tę piękną kanapkę, robi się ogromny bagażnik. Producent podaje, że to jest nawet 700 litrów. W przypadku Nissana ta wersja siedmioosobowa nie dochodzi do 500. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu również nie ma schowka. Zdecydowanie jest mniejsza, ale w momencie, kiedy tego dodatkowego rzędu siedzeń sobie nie zamówicie, no to jesteśmy powyżej 500, więc jest naprawdę, naprawdę nieźle. No tamten bagażnik oczywiście jest większy, ale czy aż tak duże bagażniki są potrzebne, no to każdy sobie musi odpowiedzieć we własnym zakresie. No tu zdecydowanie jest to wielki transporter, dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o wielkość bagażnika. No, mówiąc najprościej, z ogromnym kufrem. Po raz kolejny jeżdżę samochodem elektrycznym, ale samochodem elektrycznym, którego na zielonej tablicy zarejestrować nie można, chociaż znamy takich dealerów w Polsce, którym się to udało. No bo nie jest to samochód bezemisyjny, normalnie ma rurę wydechową, normalnie z tej rury wydechowej leci sobie... Co tam sobie leci? Dym sobie leci z tej rury. Ale jeździ się Nissanem, już o tym mówiliśmy podczas prezentacji polskiej, jak samochodem elektrycznym. Raz na jakiś czas oczywiście słychać tutaj silnik spalinowy, ale doznania z jazdy są dokładnie takie jak w elektryku. Tak samo liniowo przyspiesza ten samochód, tak samo jest czuły na dodanie gazu. Czyli to wszystko, co jest fajne w samochodach elektrycznych, można w X-Trailu mieć. Do tego, no, za takie pieniądze porównywalne jak w przypadku Hyundai'a, czyli tak circa about 230 tysięcy złotych. Zobaczcie sobie, jak to wygląda koniecznie u nas w najmie długoterminowym i w leasingu, bo oczywiście mamy też leasing, mamy też oczywiście kredyty. Wszystkie informacje są w linku, właściwie w linkach, bo to dwa samochody, pod filmem. O, i teraz odpalił się silnik spalinowy, który w tym momencie działa jak generator. To jest silnik trzycylindrowy 1.5 o zmiennym stopniu sprężania, który w zależności od tego, jak bardzo ma produkować prąd, zmienia sobie ten stopień sprężenia, na przykład nie zmieniając sobie obrotów. Więc on, działając jako generator, działa w tym takim optymalnym swoim zakresie pracy, wtedy, kiedy jest najoszczędniejszy, wtedy, kiedy najmniej emituje. I rzeczywiście to, co podaje producent, te 6 z hakiem, to jest bardzo przyzwoity wynik. Jeżeli chodzi o takie spokojne jazdy, myślę, że bez żadnego problemu do uzyskania. Ale my sobie taki samochód przetestujemy w naszym teście spalania, bo jestem ciekaw, jak to wygląda w momencie, kiedy lecimy autostradą i tym podobne rzeczy, no bo to jednak jest samochód dość ciężki, dość duży, więc należy przypuszczać, że przy takich prędkościach autostradowych to spalanie jest oczywiście wyższe, ale nie wiem tego, sprawdzimy sobie to. Szybka przejażdżka tym samochodem, no, udowadnia mi, że to jest fajne, dopracowane auto, dobrze wymyślone, bo to jest taki patent Nissana, no bo de facto nikt takich samochodów nie robi. Nikt nie produkuje samochodów, które, no, są samochodami elektrycznymi, ale baterie ładuje w tym wypadku silnik spalinowy. To jest dokładnie ten sam patent, co w Qashqai, w którym jeździliśmy. No, różnica jest taka, że tutaj mamy nieco więcej mocy, jeżeli chodzi i o silnik spalinowy, i o silnik elektryczny. Właściwie dwa silniki, bo w wersji z napędem na 4 koła z tyłu też jest silnik. No, jestem ciekaw, jak w takiej krótkiej przejażdżce wypadnie Hyundai Santa Fe, który jest samochodem większym, niekoniecznie cięższym. Przypuszczam, że masy tych samochodów są porównywalne. Ale w tej wersji, którą będę jeździł z pneumatyką z tyłu, i jestem ciekaw, czy ta różnica będzie odczuwalna w przypadku tego samochodu. Ale to jest wielki wóz. D. Grzana kierownica. Odpalmy sobie grzaną kierownicę. To jest zawsze przyjemne. Wiosna w tym roku jest dosyć męcząca. O tak. Bardzo amerykański styl ma ten samochód. I rzeczywiście trochę bardziej się buja. Czuć, że to jest kawał wielkiej kolumbryny. Ma ten sam system, który w momencie, kiedy odpalam kierunkowskaz, pokazuje mi, co jest w martwym polu. To samo było w Tucsonie. No ale tak jak mówiłem, to jest topowa wersja. Gdy wydacie 230 tysięcy, to będziecie mieli tą środkową, ona się Executive nazywa. No i za podobne pieniądze macie niestety tylko napęd na przednie koła. Oczywiście to jest to taka sama hybryda bez pluginu, ale bardzo ładnie sobie radzi.
Hyundaiowe hybrydy są fajne, dopasowane. Myślę, że spokojnie można je stawiać koło tych Toyotowych, które moim zdaniem są jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o takie klasyczne szeregowe hybrydy twarde. Tak, czuć, że tutaj ten silnik elektryczny wspomaga ten samochód. Rzeczywiście przy mniejszych prędkościach jadąc w mieście udawało nam się osiągać takie spalania rzędu 8 litrów na 100 km. No niestety, kiedy pognaliśmy tym samochodem autostradą w 6 osób, no to spalanie zrobiło się konkretniejsze, ale wiadomo, że no, nie ma siły, żeby tak duży samochód o takiej mocy, o takiej masie załadowany po kokardę nie spalił no, powyżej 10 i to tak z góreczką. Ale to jeżeli tak spokojnie sobie jeździmy tym samochodem, to jest bardzo, bardzo dostojny, bardzo fajny. No może nie do końca zwraca uwagę na ulicy, no bo nie patrzy się na Santa Fe. Dopiero w momencie, kiedy tym samochodem zaczęliśmy jeździć, zaczęliśmy zwracać uwagę, jak dużo tych samochodów jeździ po drogach. Co ciekawe, no w dalszym ciągu mamy tutaj prawdziwy napęd, czyli ten tył jest dopędzany, jest na sztywno, już o tym mówiłem, chodząc dookoła tych samochodów. Hyundai nie zrobił czegoś takiego, że nie zrobił tego samochodu na przednionapędowej platformie, a tu nie dorzucił sobie elektrycznego. To jest duży plus, myślę, no ale to też wynika z tego, że to auto ma różniste wersje na różnistych rynkach. No, w Polsce tylko hybrydy, tylko taką jak jedziemy i tylko plug-ina, ale są też zwykłe benzyniaki, chyba są nawet diesle i myślę, że taki diesel w starym stylu idealnie by tutaj pasował, taki diesel w stylu tego mazdowego, którym jeździliśmy. Zresztą w tym samym miejscu, takie R6 tutaj byłoby idealne, no ale oczywiście tutaj silnik jest poprzecznie, a nie wzdłużnie, tak jak w Mazdzie. Więc pewnie trzeba by kombinować, żeby taki silnik zamontować, a też diesle w Europie już nie są szczególnie dobrze widziane. Ale tak, wrażenie jazdy tym samochodem jest, no to jest taki plusik. Tamten samochód jest bardzo fajny, tutaj oczywiście mielibyśmy trochę gorsze wyposażenie za te same pieniądze, ale to jest taka kolumbryna, taka bardzo, bardzo amerykańska, taka dociągnięcia przyczepy. Lubimy takie samochody, bo jest ich coraz mniej. One są właśnie dlatego, żeby sobie tak spokojnie tym highwayem lecieć zgodnie z przepisami. Bardzo fajne auto. Czy takie duże auto byłoby mi potrzebne? Pewnie nie. Nie wiem, czy bym nie wybrał Nissana, ale Hyundai oczywiście też ma swoje niezaprzeczalne zalety. No przede wszystkim jest takim nieco już odchodzącym samochodem, bo taki segment tych największych samochodów będzie niemile widziany za chwileczkę. One wszystkie będą musiały być elektryczne, no bo wiadomo, że walczymy o to, żeby jak najmniej emitować spalin. No akurat wymyśliliśmy sobie, że będziemy to robić w motoryzacji, która jest jednak takim malusieńkim trucicielem na tle innych trucicieli w Europie, ale okej, niech tak będzie. I taki fajny gadżet, czyli system wyjazdu z miejsca parkingowego. Mamy to w Hyundaiu. Krzysiu, nasz kierownik produkcji, demonstruje, jak Hyundai wyjeżdża z miejsca parkingowego. 3 godziny później. To wielokrotnie próbował i podobno twierdzi, że potrafi to robić. Tylko trzeba stać właśnie w ten sposób i tak trzymać kluczyk. Proszę bardzo. O, odpalił się wóz. I jedziemy. I wóz jedzie sam, jak w BMW. Ciekawe, gdzie on pojedzie. On ma czujniki, że się zatrzymuje. On ma czujniki, że się zatrzymuje, mówi Krzysiu. Tylko, że tam nic nie ma. Ciekawe, czy wjedzie na trawnik. Normalnie wóz jedzie sam. Zatrzymał się. No i co? Zasięg stracił. Zasięg stracił. Do brody przyłóż. Gdzie on jedzie? Jak wyprowadzanie psa na smyczy, tak, tylko że smycz jest... No i wjechał na trawnik. Ha! Mandat 500 zł! Mamy to, piękny. System naprawdę wart każdych pieniędzy. I co on teraz zrobi? Wjedzie z powrotem? Nie, trzymam go, nie? A, piękne to jest. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.